Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym, tym razem poświątecznym, bo nasz program ukaże się tuż po świętach, w programie minął tydzień. Dzisiaj spotykamy się w całym składzie, mimo ciężkich świąt, bo koledzy pewnie od stołu niedawno odeszli, a mianowicie gościmy dzisiaj kolegę Przemysława Piastę z Poznania, Adama Śmiecha z Pabianic i Mateusza Piskorskiego z Podwyżkowa i Janet Gelgard. Witam kolegów. Wracamy do rzeczywistości politycznej i narzuca się jeden temat krajowy, jeden zagraniczny. Proponuję pierwszy temat krajowy, Lex TVN. Przed świętami niczym grom z jasnego nieba, chyba wieczorem czy w nocy, PiS przeforsował jednak tą ustawę regulującą media, nazywaną Lex TVN, aczkolwiek teoretycznie ona jest dotyczy regulacji wszystkich mediów. Przypomnę, chodzi o ograniczenie kapitału zagranicznego do 49% i ograniczenia go wyłącznie tak do kapitału z Unii Europejskiej. Ponieważ TVN jest własnością amerykańskiej koncernu Discovery, no to wiadomo, że jest to wymierzone właśnie w tą stację. No i rozpętało się małe piekiełko, czy burza w klance wody, to koledzy się wypowiedzą, czy to jest sprawa poważna, czy niepoważna. Padały bardzo ostre zarzuty pod adresem PiS-u, że podważa nasze sojusze, tak jakbyśmy kiedyś już to słyszeli. Ale właśnie pytanie do kolegów jest takie, czy to jest burza w klance wody, czy coś poważniejszego? I drugie pytanie, dlaczego w ogóle PiS odgrzebał to, bo wiemy, że na jesieni, czy późnym latem zostało to włożone do zamrażarki. Wydawało się, że sprawa jest zamknięta. Czyli pytania są dwa, jasno sprecyzowane. Zaczyna tradycyjnie, ponieważ sprawa jest charakter polsko-międzynarodowy, kolega Mateusz Piskorski. Ja uważam, że znów chyba zbyt wielką wagę przywiązuje się w Polsce w różnego rodzaju dyskusjach do tej sprawy z jednej prostej przyczyny. Twierdzę w dalszym ciągu, że Lex TVN nie wejdzie w życie. Mamy jeszcze kwestię weta prezydenckiego, mamy ewentualne inne wybiegi, które może zastosować prezydent. I w związku z tym twierdzę, że nie możemy być pewni, na ile to zafunkcjonuje w naszym obiegu prawnym. No a jeszcze jedną rzecz tutaj chciałem zaznaczyć bardzo, bardzo mocno. Otóż uważam, że co do samej zasady ograniczenia wpływu kapitału obcego, pochodzącego spoza Unii Europejskiej, jak już kiedyś tutaj mówiliśmy w naszej dyskusji, jest to zasada dobra i racjonalna, więc trudno się przyczepić do samej litery prawa proponowanego, przepisów proponowanych w tej ustawie przez PiS. Jest to krok paradoksalnie w kierunku deamerykanizacji przestrzeni informacyjnej Europy, w kierunku wprowadzenia przepisów, które obowiązują już w wielu krajach Unii Europejskiej, choćby chyba najbardziej rygorystyczne we Francji. Jest to również krok oczywiście w tym przypadku motywowany nieco inaczej przez jego autorów niż deamerykanizacja, bo projekt mający na celu zwalczanie hipotetycznych, potencjalnych wpływów mediów rosyjskich i chińskich, bo cały czas słyszymy taką argumentację, które jednak rynkiem telewizyjnym czy radiotelewizyjnym w Polsce nie są i raczej nie będą zainteresowane. No ale krótko mówiąc, efektem wprowadzenia tego przepisu mogłaby być faktyczna deamerykanizacja, chociaż diabeł tkwi w szczegółach i wiemy już, że jestem przekonany, że prawnicy, sztaby prawników TVN-u i Discovery znajdą taki sposób, aby obejść ewentualne przepisy tego rodzaju, dlatego że w Polsce prawo uchwalane jest w sposób byle jaki, partacki i w związku z tym luka na pewno się tutaj znajdzie. Temat jest odgrzewany, no bo mamy do czynienia z wojną dwóch frakcji, już tak przechodząc na poziom generaliów, po tym jak powiedziałem o samej ustawie, z dwóch frakcji postsolidaruchowskich, która oczywiście ma przykuwać naszą uwagę. TVN co do niektórych przekazów, ja mówię o przekazach w zakresie polityki międzynarodowej choćby, niczym nie różni się od TVP. Wcale mi nie będzie żal z punktu widzenia pluralizmu medialnego tego, gdyby na przykład TVN miał z naszego krajobrazu medialnego zniknąć. Natomiast żal mogłoby być tylko i wyłącznie tego, że
no cóż, przestaną się wykrwawiać nawzajem w takim zakresie i w takiej skali, jak to się dzisiaj dzieje, bo każda ta wojna w popisowskiej rodzinie, którą prowadzą medialnie między sobą TVP i TVN, każda kropla krwi, czy to PiSu, czy PO, jest w moim przekonaniu dla Polski jak najbardziej korzystna. Więc z tego punktu widzenia trochę mi szkoda będzie, że metodami oczywiście rynsztokowymi, analogicznymi znów do metod stosowanych przez TVP, bo to lustrzane odbicie, TVN nie będzie mógł już podgryzać partii obecnie rządzącej, tej frakcji postsolidaruchowskiej będącej aktualnie przy władzy, no ale to już inna nieco kwestia. Generalnie sądzę, że tak czy inaczej dywagujemy na temat ustawy, która w moim przekonaniu w życie nie wejdzie, tym bardziej, że znów odezwali się w Waszyngtonie i określoni lobbyści i lobbyści mający dostęp do Departamentu Stanu, więc powtórka z rozrywki. Suma summarum, przypominam tutaj losy ustawy nowelizującej ustawę o IPN-ie w sprawie żydowskiej i sprawie ukraińskiej. Znów taka sama ingerencja najprawdopodobniej i znów, no, krótko mówiąc, burza w szklance wody, a jednocześnie ośmieszenie tych projektodawców ustawy Lex TVN z tej prostej przyczyny, że po raz kolejny okażą się oni skrajnie nieskuteczni, skrajnie tak naprawdę, no, uprawiający politykę w krótkich spodenkach, moglibyśmy powiedzieć. Z dużej chmury mały deszcz, według mnie taka będzie przyszłość Lex TVN. Dziękuję, tylko pytanie jest w takim razie, po co w ogóle PiS się na to zdecydował, żeby sobie zagrać na nerwach konkurencji, wiedząc, że to nie przejdzie. No, trudno tu znaleźć jakieś racjonalne jądro, chyba że prezes się, proszę panów, zawziął i będzie chciał przeprowadzić to, bo to też jest możliwe i któregoś dnia zobaczymy prezenterkę TVN-u Faktów, panią Cholecką na przykład, co niewątpliwie byłoby ciekawym wydarzeniem. Co na to kolega Przemysław Piasta, który napisał już chyba na ten temat jakiś komentarz. Nawet zdaje się, że dwa. Zgadzam się zasadniczo z obydwoma kolegami. Znaczy, przede wszystkim nie spodziewam się, że TVN-owi spadnie symboliczny włos z głowy. Myślę, że tutaj będzie ta straszliwa polityczna napinka, z którą zresztą już mamy do czynienia. Będziemy tutaj mieli do czynienia z daleko idącymi deklaracjami, tutaj strzelistymi, różnego rodzaju ważkimi słowami, no a później jakoś to się rozejdzie po kościach. Albo pan prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, jak zresztą zapowiedział, tak, albo ostatecznie jakieś poprawki zmiękczające tę ustawę doprowadzą do sytuacji takiej oto, że ta ustawa straci zupełnie swoje ostrze, a to z tej przyczyny, że PiS absolutnie nie może sobie pozwolić na konflikt z administracją amerykańską. Ja wiem, że PiS ciągle jakby jest nieutrony w swoim żalu po tym, że prezydent Trump przegrał wybory i już prezydentem Stanów Zjednoczonych nie jest, no ale fakty są faktami. PiS jest uzależniony od Stanów Zjednoczonych, administracja polska jest uzależniona od administracji amerykańskiej. W związku z powyższym każde tutaj ostrzejsze zagranie, każda próba wyzwolenia się spod tego protektoratu dla władzy PiS skończy się bardzo, bardzo źle, bardzo, bardzo szybko i bardzo, bardzo widowiskowo. Dlatego ja sądzę, że jednak wyciągnięcie Lex TVN z zamrażalnika to jest próba odgrzania takiego bardzo, bardzo starego, bardzo nieświeżego kotleta. No to był kiepski tydzień, kiepski w ogóle miesiąc dla PiS, ale ten ostatni okres był dla nich wizerunkowo bardzo ciężki. Z jednej strony takie wizerunkowe wtopy jak Łukasz Mejza, czy jak odgrzana sprawa wypadku Beaty Szydło. No odgrzana, ale cały czas jakby budząca realne emocje, no bo okazuje się, że tutaj ważni urzędnicy państwowi, ale także oficerowie BOR-u po prostu ugali jak najęci w tej sprawie, wprędzając w tarapaty Bogu ducha winnego człowieka. No ale także realne problemy, które nam się spiętrzyły. Ta drożyzna, która panuje w sklepach, którą Polacy także przed świętami przecież bardzo mocno odczuli. Inflacja, która nam galopuje. Zapowiedziane już na przyszły rok kolejne podwyżki, w tym przypadku cen prądu i gazu, które budzą jakiś tam niepokój. No to generalnie wszystko sprawia, że słupki poparcia dla PiS-u niebezpiecznie się zachwiały. A co za tym idzie, trzeba było odwrócić uwagę opinii publicznej. Zmobilizować się swój taki żelazny elektorat i to hasło repolonizacji, hasło, że tak powiem, polskości mediów, rzeczywiście ten elektorat mogło w jakiś tam sposób zmobilizować, chociaż jako, że jest odgrzewany kotlet, nie sądzę, aby mobilizowało to w tym stopniu, w którym obydwie strony byłyby z tego zadowolone. Obydwie strony, bo także opozycja przecież włączyła nam się tutaj pięknie w walkę o heroiczną walkę, o uratowanie TVN, mieliśmy marsze uliczne, no co prawda niezbyt liczne, ale już na tyle ładne, że przy odpowiednim kadrowaniu mogły się wydawać w telewizji nawet dosyć liczne.
Także taka oto sytuacja wokół TVN-u. Natomiast co do meritum, zgadzam się z Mateuszem od A do Z. Sam sobie pomysł nie jest w ogóle zły. Abstrahując od tego, że rzeczywiście różne państwa Unii Europejskiej mają różne rozwiązania, przy czym na przykład Francja rzeczywiście ma te rozwiązania bardzo daleko idące, dużo bardziej restrykcyjne niż to, co w ogóle w Polsce śmiemy proponować. No to w ogóle kraj takiej wielkości jak Polska, czyli kraj średni, powinien dążyć do kontroli nad własnym terytorium, do kontroli pewnej przestrzeni strategicznej, powiedzmy. A zatem także do kontroli przestrzeni w zakresie medialnym. I tutaj nie wyobrażam sobie sytuacji, że obce media, w szczególności obce stacje telewizyjne, hulają sobie po Polsce i skutecznie własny przekaz przekazują właśnie Polakom. No to nie jest sytuacja państwa w pełni suwerennego. No i Polska obecnie państwem w pełni suwerennym nie jest. Także jeśli chcemy, aby takim państwem była, no to musimy odzyskać kontrolę także nad tym przekazem, nad tą przestrzenią medialną. I to jest dla mnie sprawa oczywista. O tyle niespecjalnie dziwi mnie to, co PiS robi. No ta ustawa po prostu jest słuszna i inne państwa europejskie takie rozwiązania już przyjęły. Natomiast no, podobnie myślę, jak większość naszych czytelników, nie będę specjalnie płakał po TVN. To jest po prostu zwykła antypolska gadzinówka, która jest gotowa zrobić bardzo wiele, aby Polakom Polskę obrzydzić. Przypomnę wszystkim sławetne urodziny Hitlera, które okazały się inscenizowane od początku do końca przez pracowników tej stacji. Nawet jeden z tych pracowników aktywnie brał udział w rzeczonych urodzinach, jak to się kiedyś mawiało, zamawiając 5 piw przed flagą Sachsenkreuzem. Także taka jest stacja TVN i nie uronię za nią pod niej łzy, jeśli by się mimo wszystko okazało, że ta stacja zniknie. Natomiast tak jak powiedziałem na samym początku, uważam, że takie rozwiązanie jest w tej chwili bardzo mało prawdopodobne. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że PiS do końca będzie napinał mu skóry, a i tak się w związku z powyższą sprawą nie stanie dokładnie nic i będziemy mieli funkcjonujący skutecznie status quo. Dokładnie tą samą sytuację, z którą mamy do czynienia na co dzień obecnie. To zobaczymy. Ja cały czas się zastanawiam, czy to ciągłe nasze tłumaczenie ruchów PiS-u, no, że spadają im słupki, więc mobilizujemy elektorat, czy są słuszne, bo jak wiadomo, te słupki nie spadają aż tak nawet przy większych aferach i nie trzeba tego elektoratu mobilizować. Czy jednak nie mamy tu do czynienia tu z tym, co Tusk w rozmowie z Anną Applebaum, a zachęcam do przeczytania w najnowszym numerze Omówienia książki, bo przeczytałem to, gdzie Tusk twierdzi, że instrukcji, jak zachować władzę Kaczyńskiemu, udzielił Orban. I pierwszym punktem było, ma opanować wszystkie media. I być może prezes się tak przejął tą instrukcją, że chce tego dokonać. Tego nie wiemy do końca, czy to się zakończy taką totalną klapą, ale rzeczywiście wszystko przeważa, że jednak koledzy mają niestety rację. Ja tylko chciałem zauważyć, że te demonstracje były pod trzema hasłami, te demonstracje w obronie TVN-u. Wolne sądy, wolne media, wolna Polska. Przy czym pierwsze hasło, wolne sądy, już są zrealizowane, bo sądy są tak powolne, że jeszcze za Ziobry są już tak wolne, że bardziej wolne nie mogą być. Jeżeli chodzi o wolną Polskę, to hasło jest sprzeczne, no bo skoro koledzy mówili, że to jest stacja amerykańska, więc nie jesteśmy w pełni suwerenni. Natomiast wolne, jeszcze co tam było, wolne media. Media są raczej szybkie, ale jak wiadomo, takie mają być. Czy kolega Śmiech ma jakieś zdanie w tej sprawie? Koledzy w zasadzie wszystko powiedzieli, ja tu się z większością zgadzam. Natomiast co mogę dodać? No, wspominam tylko to, co powiedziałem przy poprzednim minął tydzień, że rzeczywiście no, przykryto przynajmniej kilka tematów, zwłaszcza podwyżki, które zniknęły z przestrzeni medialnej tak naprawdę, a które są najbardziej istotne dla kieszeni. Oczywiście Polacy są już niestety w dużym stopniu tak ogłupieni właśnie przez wolne media, że interesują się rzeczami, które nie mają wpływu na ich codzienne życie tak naprawdę, bo ostatecznie, jeżeli ktoś jest mądry, to żadna głupota medialna mu nie zmieni zdania, no ale widocznie tych mądrych nie jest aż tak wielu. Natomiast to, co rzeczywiście uderza, no to będzie pierwszy rachunek, prawda, w nowym roku.
No a wtedy to będzie biadanie znowu na to moje, jakie to drogie wszystko i być może nawet skierowane w powietrze, czyli no nie wiadomo skąd takie ogólne biadanie, że jak jest drogo, a nie ma odpowiedzialnych za to. Także jeżeli to było celem albo jednym z celów, to wydaje się, że biorąc pod uwagę, tak jak powiedziałem, milczenie medialne na ten temat, to się udało. No na pewno sprawa czeczki w jakiś sposób została przykryta, tym bardziej, że bardzo istotne w tej sprawie jest to, co było później, znaczy nie jest to bezpośrednio może związane, natomiast fakt śmierci tego żołnierza pod dużym wpływem alkoholu, tego innego żołnierza pod dużym wpływem alkoholu, świadczy o tym, że w naszej zawodowej armii nie dzieje się dobrze i ta sprawa niewątpliwie też ten szerszy problem, a nie samą dezercję czeczki, przykryła. No i te przecieki, nie wiadomo skąd idące w sprawie podsłuchu Pegasusa przy pomocy tego izraelskiego programu i tak dalej. Także niewątpliwie tutaj to jest, ponieważ to sprawa Lex TVN jest nośna w środowiskach, które stanowią podparcie dla PiS-u, tych wszystkich mediów, dla nich to jest niezwykle cenny temat, który można na wszelkie możliwe sposoby omawiać i przekazywać za pomocą tego tematu różnego rodzaju treści ideologiczne, no to jest to niewątpliwie rzecz bardzo dla nich cenna i szeroko z niej korzystają. Jest jeszcze kwestia tego, że tutaj mój kolega o tych hasłach, oczywiście mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli metaforę kolegi odnośnie wolnych sądów. Natomiast jeżeli chodzi o wolną Polskę i wolne media, no to od razu mi się tutaj, zaraz widzę te wszystkie protesty, tam jakieś listy pisane do Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza był prezydent pan Komorowski, który mówi, że im więcej będzie nacisku z zewnątrz, no, czyli spoza Polski, to tym bardziej być może wpłynie to na prezydenta Dudę, że nie podpisze tego, tylko zachowa się inaczej. I tutaj już jakby przechodzę do prezydenta Dudy, który rzeczywiście cały czas ma te swoje możliwości konstytucyjne, co z tym zrobić. Podpisać, nie podpisać, bądź skierować do Trybunału Konstytucyjnego, który jak wiadomo nie jest uznawany przez opozycję za Trybunał Konstytucyjny, w związku z czym ciekawe jest, jak tutaj pan prezydent się zachowa i to będzie, zachowanie prezydenta będzie tak naprawdę wskazywało, jak poważnie problem traktuje Jarosław Kaczyński. Ja tutaj się z kolegami o tyle nie zgadzam, może nie tyle nie zgadzam, co inaczej widzę trochę kwestię tych porównań do Francji i do Orbana. Oczywiście porównanie do Orbana to nie jest z kolegi naczelnego, tylko Tuska, więc też to trudno mówić o niezgadzaniu się z kolegami. Jeżeli chodzi o Francję, no to jest to całkowicie odrębna sytuacja, jeżeli chodzi o porównanie z Polską, dlatego że Francja ma swoją historyczną ambicję i w tą historyczną ambicję wdepnęli Amerykanie w czasie II wojny światowej, chcąc uczynić z Francji kraj wasalny i cały czas ta walka między dumą francuską a niebezpieczeństwem zwasalizowania wobec USA się toczy, natomiast u nas pozycja USA jest zgoła odmienna. To jest od samego początku tego państwa w zasadzie wzór wszelkich cnót, w które jesteśmy wpatrzeni, niezależnie od tego, jak się przez te 200 lat zmienia ideologicznie, zawsze jest naszym przewodnikiem i naszym, nawiązując do Francji, wzorcem Sèvres. Także jeżeli chodzi z kolei o Orbana, no to jego stosunek do Stanów Zjednoczonych i w ogóle do polityki międzynarodowej wskazuje, że Tusk nie ma racji, dlatego że Polska w zasadzie bazuje w 100% w sensie strategicznym na Stanach Zjednoczonych, a jak wiemy również Orban zupełnie inaczej prowadzi politykę zagraniczną poprzez stosunki z Rosją, z innymi państwami Unii Europejskiej i gdzie indziej, a Stany Zjednoczone stanowią tylko jeden z czynników w jego polityce. Także tyle w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję, a cały czas jednak chyba nie uzyskałem odpowiedzi na wszystkie pytania, no ale zobaczymy, czy którzy koledzy mają rację. Z tymi Stanami Zjednoczonymi to też jest tak trochę dziwnie, no bo po zmianie administracji, no trudno powiedzieć, że my
jesteśmy całkowicie, wykonujemy polecenia Stanów Zjednoczonych, bo nie wykonujemy. Na przykład cały czas z Waszyngtonu płyną połajanki, a to praworządność, a to właśnie teraz Lex TVN, nasze interesy i tak dalej, czyli coś tu nie gra do końca. Tak, ale ja którego nie powiedziałem, że my wykonujemy polecenia, tylko że jesteśmy wpatrzeni, a to są dwie różne rzeczy. No, i z całą pewnością wpatrzenie w Stany Zjednoczone jako wzorzec ma dalej miejsce, niezależnie od tego, że już nie wykonujemy. Tak wpatrzeni, no bo ja myślę, że tutaj jakby odnosząc się do słów kolegi, może tego właśnie nie dopowiedziałem, że być może jeżeli by poszedł w zaparte Jarosław Kaczyński, to oznaczać będzie, że nastąpi jakby podział tej relacji na to, że w tych sprawach Kaczyński idzie w zaparte, natomiast oczywiście przecież jako potencjalne i w tej chwili już w dużej mierze faktyczne państwo frontowe, ale potencjalne w razie wojny otwartej, o czym za chwilę będziemy mówić, zostaniemy naturalnie w tym samym miejscu i jakby te dwa aspekty tutaj może, jeżeli pójdzie w zaparte, Kaczyński może dzielić, wiedząc, że i tak zostanie w razie sytuacji ostrej międzynarodowej na linii Stany Zjednoczone-Rosja, Polska i tak zostanie w tej sferze i będzie jednym z najbardziej aktywnych proamerykańskich uczestników. W związku z tym walka Kaczyńskiego o wewnętrzny rynek medialny może być nawet rzeczywiście prawdą i pójdzie w zaparte. Wszystko zależy od tego, jak teraz zachowa się prezydent. Także tyle. Ja stawiam, że prezydent skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, co oczywiście jest ryzykowne, bo wiemy, że Trybunał wykona polecenie prezesa. Także tak czy inaczej wszystko wraca do prezesa. No i tu przechodzimy teraz do tej drugiej kwestii, która już została zasygnalizowana, czyli napięcie międzynarodowe na tle, no nazwijmy, mobilizacji armii rosyjskiej czy skupiania jej wokół granicy z Ukrainą. Przypomnę, już od kilku tygodni trwa kampania propagandowa, że już wchodzą. Padawały nawet terminy, no najdalszy to jest tak połowa stycznia i tak dalej, więc wszyscy się zastanawiali, o co chodzi. No i okazało się, że Rosja wyłożyła karty na stół. Chodzi o gwarancję bezpieczeństwa, to znaczy gwarancję Zachodu, który miałby jasno zadeklarować, że nie będzie dalszego poszerzania NATO, myślę tutaj o Ukrainie i Gruzji, oraz że infrastruktura typu baza w Redzikowie, przypomnę ta pod Słupskiem, teoretycznie do przechwytywania rakiet, a w rzeczywistości nie wiemy do końca, no to już są sprawy poważne. No i właśnie, i konferencja prasowa Putina sprzed kilku dni, gdzie dosyć emocjonalnie odpowiedział dziennikarce zachodniej na to, że Zachód oszukał Gorbaczowa, Rosję i tak dalej. A więc mamy jakieś napięcie jednak realne, nie tylko to wydumane przez media. I o co tu chodzi? Czy rzeczywiście, bo słyszymy, że już ma być szczyt NATO Rosja, który był odkładany i tak dalej, czyżby w takim razie Putin osiągnął już jakiś pierwszy swój cel, że Zachód jednak się przestraszył i zaczyna rozmawiać. I tradycyjnie zaczyna kolega Piskorski. Myślę, że co do NATO, no to ważne jest oczywiście to, że się zbierze Rada Rosja-NATO, która od przewrotu na Ukrainie w 2014 roku była organem, praktycznie ciałem niezbierającym się, zamrożonym de facto. Czy że rozpocznie się jakaś forma dialogu? Dialogu, który, tu stawiam tezę taką trochę bardziej dalekosiężną, który nic nie przyniesie. I o ile rację ma Jarosław Kaczyński, uwaga, który w jednym z ostatnich wywiadów stwierdził, że będziemy budować mur na granicy z Ukrainą, to znaczy de facto uznał, że losy Ukrainy są już przesądzone i Ukraina będzie pod taką czy inną kontrolą wrogiego i złowrogiego Kremla. Tak to można też odczytywać. No może Jarosław Kaczyński coś wie bliżej na ten temat niż my. I bez wątpienia jest to możliwe, ale w moim przekonaniu Ukraina przejdzie do szeroko rozumianej rosyjskiej strefy wpływu bez jednego wystrzału, czy bez wojny. Najprawdopodobniej i na szczęście, podkreślmy to również, z jednej prostej przyczyny. Otóż ja myślę, że coraz więcej osób, myśmy na naszym portalu zamieścili artykuł autorstwa Takera Carlsona, jednego z
najpopularniejszych, właściwie najpopularniejszego w tej chwili komentatorów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych z Fox News. Ale to nie tylko on. Dzisiaj również na naszym portalu ukazał się kolejny tekst amerykańskich konserwatystów zbliżonych do Partii Republikańskiej, ale mimo to też znajdujących się w głównym nurcie, którzy twierdzą w sposób jednoznaczny, że no tak, to faktycznie jest ta czerwona linia, której nie wolno przekroczyć. Mowa jest o przyjęciu Ukrainy, potencjalnym przyjęciu Ukrainy do NATO. I oczywiście są w Stanach Zjednoczonych środowiska, są jastrzębie, którzy prą do wojny i w dalszym ciągu będą starali się o członkostwie czy o tak zwanym wolnym wyborze Ukrainy w tym zakresie mówić. Natomiast ja jestem zdania, podobnie chyba tutaj jak wspomniany już przeze mnie Jarosław Kaczyński, że zwycięży rozsądek, a rozsądek dyktuje, żeby Ukraina znalazła się w rosyjskiej strefie wpływów. No to sobie powiedzmy wprost, jest to żywotny interes geopolityczny i strategiczny Federacji Rosyjskiej. Jeśli Ukraina w tej strefie wpływów się nie znajdzie, to tak jak z kolei pisze również na łamach naszego portalu dość znany i popularny, często kontrowersyjny Aleksander Dugin, Rosja będzie zmuszona do dokonania inwazji zbrojnej na Ukrainę, przy czym na całość terytorium Ukrainy najprawdopodobniej. Znaczy, jeśli zagrożenie wstąpienia Ukrainy do NATO nabrałoby realnych kształtów, to Rosja w sensie geopolitycznym nie ma po prostu innego wyjścia, bo to jest obrona jej najżywotniejszych interesów. I o ile mogła sobie pozwolić na oddanie walkowerem, zresztą to się działo za Jelcyna, za czasów kompletnego upadku i smuty krajów bałtyckich, o ile mogła sobie pozwolić na to, że rzeczywiście była konsekwentnie od roku 1988 oszukiwana w sposób bezczelny przez Zachód w sprawach dotyczących rozszerzenia NATO, bo to jest i za czasów Gorbaczowa i Szewarnackiego, i za czasów Jelcyna, oczywiście również wielokrotnie, i nawet za czasów Putina, czyli początkowego Putina. Przecież te deklaracje były składane non-stop, a wspomniany już przeze mnie Dugin podczas jednej ze swoich rozmów ze znanym u nas również bardzo dobrze amerykańskim patriotą i strategiem Zbigniewem Brzezińskim usłyszał takie słowa na pytanie, dlaczego tyle wielokrotnie składaliście deklarację o nieostrzeżaniu NATO, a jednak to NATO cały czas się rozszerza i z 16 państw, przypomnę, w roku 90 NATO liczyło 16 krajów członkowskich, dzisiaj mamy 28, no to na tak sformułowane przez Dugina pytanie Brzeziński mu odpowiedział, we have tricked you, czyli oszukiwaliśmy was, no wprost. Brzeziński to mówił, Brzeziński to pochwalał w dużym stopniu, podobnie jak cały establishment amerykański, tylko że ja jestem zdania, że nawet gdyby Putin i administracja rosyjska teraz uzyskały jakąś formę pisemną, traktatową, dotyczącą gwarancji nieostrzeżania NATO na wschód, to też Zachód ich oszuka, to też tak zwany Zachód ich oszuka w którymś momencie. Więc czy to będzie deklaracja ustna, czy pisana, to że po prostu no, w przypadku deklaracji pisemnej pewne sprawy będą bardzo ewidentne dla opinii publicznej, prawda? Więc być może o to chodzi w tej chwili administracji rosyjskiej, żeby było czarno na białym, można było pokazać, jak wiarołomny, jak oszukańczy, jak zwodniczy w relacjach z Rosją jest Zachód, i to też dobrze. Dla Zachodu, tego, o którym mówimy, i to też trzeba jasno powiedzieć, sam fakt funkcjonowania Federacji Rosyjskiej w obecnych granicach jest niedopuszczalną czerwoną linią. To znaczy mówię tutaj o jastrzębiach zachodnich, o tych, którzy chcą rozszerzenia NATO na obszar Ukrainy również. Więc no, tu mamy ewidentną, tak daleko idącą sprzeczność neokonserwatystów i jastrzębi anglosaskich z jednej strony i elit rosyjskich jakichkolwiek, niezależnie od ich poglądów, ale po prostu walczących o przetrwanie i bezpieczeństwo swojego własnego państwa strategiczne, że tego się nie da pogodzić. Myślę, że Zachód ustąpi, że nie będzie przynajmniej w tym okresie fazy gorącej jakiegokolwiek konfliktu na Ukrainie, aczkolwiek ten problem będzie powracał, im słabsza Rosja, tym częściej ten problem będzie powracał i tym samym przed Moskwą co jakiś czas będzie pojawiała się pokusa, żeby problem rozwiązać raz na zawsze krótką inwazją militarną i opanowaniem Ukrainy, być może poza tymi obwodami zachodnimi, które zostawią na pastwę ukraińskich nacjonalistów. Także da się to przewidzieć jako pewien wariant w przyszłości, ale myślę, czy mam nadzieję, że na razie nie. Jeszcze ostatnia rzecz, żeby nie przedłużać, bo wiem, że już przedłużam moją wypowiedź, ale ja pokusiłem się o taką analogię, to znaczy
Ostatnim planem kompleksowym tego rodzaju, nie wiem, czy koledzy się ze mną zgodzicie, planem tak kompleksowym jak ten przedstawiony dla Europy, dla całego regionu, dla Europy Środkowej, dla Europy Wschodniej przez Moskwę ostatnio, był nasz plan, plan ministra Adama Rapackiego z lat 57-62, on był w tym okresie modyfikowany. Będziemy ważne rocznice w przyszłym roku obchodzili ogłoszenia planu Rapackiego, różnych jego wersji. I myślę, że w pewnym sensie to paradoks polega na tym, że dzisiaj Ławrow ogłasza zmodyfikowany plan Rapackiego, rozszerzony oczywiście plan Rapackiego dotyczył strefy bezatomowej, a tu mamy mowę o całym szeregu innych zobowiązań, no ale tak czy inaczej mniej więcej w tym samym duchu realizacja tego planu, podobnie jak planu Rapackiego wówczas przed laty, tak i teraz byłaby ewidentnie korzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa i interesów Polski i też powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Dziękuję. Dziękuję. Ja myślę, że jako tygodnik to powinniśmy, nie wiem, zorganizować jakąś konferencję czy dyskusję na łamach zrobić na temat planu Rapackiego, bo nie wiem, czy ktoś to podejmie, bo u nas dominuje takie powiedzenie, że a to Rapacko, to przecież to Moskwa mu kazała i tak dalej, mimo że historycy, między innymi chyba Tebinka, powiedział, że nie ma żadnych śladów, że Moskwa była niezadowolona i że to był całkowicie suwerenny, wymyślony w Warszawie plan. Przypomnę, Rapacki był działaczem PPS-u przed wojną, a miał za wiceministra Józefa Winiewicza, działacza obozu narodowego, konserwatystę z Poznania, więc takie mieliśmy MSZ za Gomułki i za komuny tak zwanej. A teraz mamy, i tu już wiem, że kolega śmiech, mamy ministra Rała z Łodzi, i kolega jeszcze przed kolegą Piastą się wypowie, bo pewnie ma jakieś przemyślenia na ten temat. Znaczy, no a propos tego, co kolega powiedział o dyskusji, oczywiście uważam, że powinniśmy to nagłosić, bo nie wiem, czy pomimo rocznicy to, co powiedział Mateusz, czy to będzie podjęte w jakikolwiek sposób, a jeżeli będzie podjęte, to w prasie prawicowej na pewno przegląd negatywnie. Na pewno tak, no tak, także to trzeba podjąć. Przypominam, że w jednym z obozów jenieckich Jędrzej Giertych zetknął się z Adamem Rapackim. Także, ale to wracając do tego, no bo kolega nawiązał do naszego łódzkiego ministra, profesora Rała. No cóż, no... Plan Rała może się pojawi, kolego. Plan Rała, no nie wiem, czy się pojawi. Myślę, że gdyby się pojawił, to już w tej chwili antycypując w jakimś sensie potencjalny plan taki byłby bardzo wtórny w stosunku do tego, co proponują Stany Zjednoczone, przynajmniej werbalnie. Natomiast cóż, no w ostatnich dniach minister Rał powtórzył po raz kolejny, że Polska stoi na gruncie suwerenności i nienaruszalności terytorium Ukrainy. No czyli jest to stanie na gruncie de facto irracjonalnym, dlatego że wiemy, że absolutnie niemożliwe jest wyobrażenie sobie sytuacji, jakiej Rosja w tej chwili wycofuje się z Krymu, czy chociażby z Donbasu. Także to świadczy jakby o tym, że tutaj dalsze zajmowanie się propozycjami naszego pana ministra no, jest raczej stratą czasu albo dywagacjami nad rzeczami oczywistymi. Natomiast co do zasadniczego problemu, to ja zauważam zresztą podobnie jak Mateusz, że język Rosji tutaj uległ zaostrzeniu. Zresztą dla wielu obserwatorów przychylnych Rosji, czy otwarcie stojących po stronie Rosji, a będących z zewnątrz Rosji w tym konflikcie, jest to od dawna oczekiwane, dlatego że ta polityka naszych partnerów, co tak wielokrotnie powtarzał Ławrow i co jest już w niektórych kręgach obśmiewane, naszych zachodnich partnerów i tak dalej, no nie przyniosła jednak efektów zgodnych z oczekiwaniami, w związku z czym nastąpiło wyraźne zaostrzenie. Te wszystkie kwestie, które wyartykułował prezydent Putin podczas konferencji prasowej, no nawet jeżeli one były wyartykułowane emocjonalnie, no to ta emocjonalność była następstwem lat właśnie oszukiwania Rosji, rzeczywiście tutaj się należy zdecydowanie z nim zgodzić, na arenie międzynarodowej. I w gruncie rzeczy wszystko to, co powiedział, no to każdy człowiek obserwujący tą sytuację
i rozumiejący, że nie tylko jedna strona ma 100% racji, ale te racje rozpadają się różnie, musi przyznać, że to, co powiedział, jest całkiem rozsądne, logiczne i wynika wprost z logiki właśnie sytuacji międzynarodowej. Te porównania do kwestii Meksyku czy Kanady, no przecież my o tym też wielokrotnie pisaliśmy, mówiliśmy, że czy do sytuacji z 1962 roku i rakiet ewentualnych, które miały być zainstalowane na Kubie. Także to jest oczywiste dla ludzi niezniszczonych w swoim myśleniu przez ideologię, obserwatorów sytuacji międzynarodowej, patrzących na to w miarę zimno, ale przede wszystkim rozsądnie i racjonalnie, że są racje jednej strony, są racje drugiej strony i nie ma biało-czarnego spoglądania na to, bo kto spogląda w sposób biało-czarny czy czarno-biały, jak to woli, tak jak wspomniany minister Rau, no to oczywiście wygłasza tylko jednostronne oświadczenia, które w żaden sposób nie przyczyniają się do przynajmniej nawet dojścia do jakiegoś początku prób rozwiązywania problemu. Co do samej sytuacji, no ja cały czas mam nadzieję, że interesy i życie tych, którzy stoją nawet za jastrzębiami, zarówno w obozie wojska amerykańskiego, jak i czy też całego kompleksu wojskowego łącznie z producentami broni, jak i neokonserwatystów, czyli tych polityczno-ideologicznych jastrzębi dążących do konfliktu pod hasłami rozszerzania demokracji na sposób amerykański, że jednak ich interesy doczesne, tak to nazwijmy, i życiowe, czyli ich tak zwany styl życia, przeważy tutaj rację z kolei z tej strony biorąc, przeważą, że nie zaryzykują tego właśnie ich stylu życia i tych wszystkich rzeczy, do których już po dziesięcioleciach doszli, żeby walczyć o jakieś dalekie landy, prawda? Także jest na to nadzieja, natomiast czy będzie porozumienie i czy Zachód może coś dać na piśmie? Ja tutaj mam poważne wątpliwości, dlatego że wszyscy wrogowie właśnie na Zachodzie tego rodzaju porozumienia, no będą mieli wodę na młyn, jeżeli chodzi o propagandę, bo wszyscy będą mówić o drugiej czy tam dziesiątej Jałcie i tego typu frazeologia wtedy zapanuje. I ci, którzy na Zachodzie będą chcieli się porozumieć, staną w obliczu no, pręgierza takiego publiczno-medialnego, w którym będzie im się trudno odnaleźć. Także bardziej wydaje mi się, że będzie to nieformalne znowu, ale być może to, czego nie będziemy w stanie dostrzec, będzie zawarowane w sposób tajny, w taki sposób, że no, Ukraina, tak jak powiedział Mateusz, de facto przejdzie do strefy, w której hipotetycznie no, zawsze istnieje, prawda, ten stan, tylko że w tej chwili jest przeciąganie liny między Wschodem a Zachodem, ale że Ukraina pozostanie w dużo większym stopniu niż teraz, czyli te próby w rządów takich ustanawiania jak Juszczenko, jak Poroszenko, jak Zełenski na jakiś czas ustaną i jeżeli tak się stanie, to będzie to dowodem na to, że takie porozumienie zakulisowe, tajne istnieje. Natomiast jestem sceptyczny co do tego, żeby Zachód oficjalnie jakieś dokumenty podpisywał w świetle reflektorów. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko się tutaj częściowo nie zgadzam z używaniem terminu, że Ukraina znajdzie się z powrotem w rosyjskiej strefie wpływu. Myślę, że Rosja chce powrotu do sytuacji z okresu Janukowycza. Przypomnę, Janukowycz nie był jednoznacznie, czy Ukraina jak u Janukowycza nie była jednoznacznie w rosyjskiej strefie wpływu. Nie wiem, co to znaczy. Ukraina Janukowycza zachowywała dobre relacje z Rosją, handlowała, zapewniała tam no, różne interesy rosyjskie, ale jednocześnie miała bardzo ożywione kontakty z Zachodem. Natomiast to, co chyba chodzi Rosji, żeby z Ukrainy nie robić antyrosji, co w tej chwili ma miejsce, czyli takiego no, bufora, który tam ciągle jątrzy. Ale zobaczymy, proszę panów, i teraz jeszcze w tej rundzie kolega Przemysław Piasta
co na ten temat sądzi. Ale bardzo krótko, ponieważ nie możemy doczekać się ostatniej rundy, a więc oczywiście zgadzam się z redaktorem naczelnym, nie, że się podlizuję redaktorowi naczelnemu. Też nie sądzę, że chodzi tutaj o takie twarde przyciągnięcie Ukrainy do rosyjskiej strefy wpływu, a raczej o wyrwanie jej ze strefy wpływu USA i to mi się wydaje potencjalny cel. I to nie jest cel z punktu widzenia polskiego w jakiś sposób drastycznie zły. No, Ukraina jest w tej chwili państwem niesterowalnym. Ukraina jest państwem zanarchizowanym, potencjalnie wewnętrznie dla Polski niebezpiecznym właśnie ze względu na swoje zanarchizowanie. Ukraina stała się siedliskiem bardzo złych i niebezpiecznych nurtów politycznych, takich jak neobanderyzm. No i być może takie miękkie przejście bliżej w kierunku Rosji niż dalej od Rosji ze strony Ukrainy pozwoliłoby tutaj na pewną normalizację sytuacji w tym państwie, która dla Polski paradoksalnie mogłaby się okazać korzystna. Oczywiście niesie to też są pewne zagrożenia, natomiast nie pozwólmy, żeby te minusy przesłoniły nam potencjalne plusy, które przyniosłaby właśnie stabilizacja Ukrainy. Ja przypominam Państwu, że Ukraina no teraz rozpycha się zupełnie bandycki, piracki sposób. Ostatnio zablokowała tranzyt kolejowy z Chin do Polski, bo tak, próbując wymusić na Polsce pewne ustępstwa, pewne koncesje. No gdyby tak się zachowała Białoruś, to mielibyśmy takie wzmożenie w mediach rządowych i zapewne opozycyjnych również, że słyszelibyście te państwo 24 godziny na dobę. No a mamy taką sytuację tutaj oto z naszą podobno zaprzyjaźnioną Ukrainą i tutaj tylko jakieś niszowe środowiska się tym interesują, tylko jakieś ideowe pisma, takie jak na przykład Myśl Polska, zajmują się tą sprawą i u nas możecie o tym Państwo poczytać. Natomiast no, muszę nie zgodzić się z Mateuszem, co mi się zdarza niezmiernie rzadko, ale strasznie się cieszę zawsze, kiedy słyszę o tym, jak Rosja ubolewa nad tym, jak została oszukana. Nie chciałbym zbyt dalekich analogii historycznych studi, ale przypominam Państwu, że w 1932 roku podpisaliśmy z Rosją traktat o nieagresji, a w 1935 roku, jeśli się nie mylę, przedłużyliśmy jego ważność do 31 grudnia 1945 roku. No pomimo to wydarzyły się w międzyczasie w naszej historii takie rzeczy, które moglibyśmy swobodnie za agresję ze strony Związku Radzieckiego uznać. Zresztą Ukrainie też przydarzyła się taka przykra historia, mianowicie prezydent Leonid Kuczma podpisał z przedstawicielami Rosji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w roku 1994 taki oto układ, że Ukraina pozbędzie się swojego arsenału atomowego, a w zamian za to te mocarstwa gwarantują Ukrainie granice. No jak Państwo spojrzycie na mapy oferowane przez główne media, no to te granice Ukrainy się nie zmieniły, ale w rzeczywistości zmieniły się w bardzo drastyczny sposób. My oczywiście jesteśmy realistami i podchodzimy do tych zmian w sposób realistyczny. To się musiało wydarzyć z bardzo wielu przyczyn, w znacznej mierze leżących po stronie Ukrainy. Nie zmienia to jednak faktu, że zapis papierowy pozostał zapisem na papierze, który był dokładnie tyle warty, ile atrament zużyty na jego wydrukowanie. Także, szanowni Państwo, z tym oszustwem to jest tak, że silni bardzo często swoją politykę przeprowadzają właśnie siłą, przeprowadzają politykę na zasadzie faktów dokonanych, a fakt, że Stany Zjednoczone czynią to obecnie znacznie częściej niż Rosja, nie wynika tylko i wyłącznie z faktu, że jest to jakoś szczególnie podłe mocarstwo, ale ze względu na to, że Stany Zjednoczone po prostu w przeciwieństwie do Rosji są mocarstwem globalnym. Rosja wycofawszy się na pewne pozycje z co najwyżej mocarstwem drugiej kategorii. A jak wiemy, między pierwszą a drugą kategorią mocarstwa istnieją różnice zasadniczej rangi. Dlatego, szanowni Państwo, każdy duży podmiot w polityce międzynarodowej kieruje się przede wszystkim własnym interesem. Kieruje się nie jakimiś strzelistymi ideologiami, nie jakimiś deklaracjami, ale właśnie własnym interesem. A jeśli potrzeba, stosuje politykę faktów dokonanych i musimy się z taką polityką po prostu liczyć. My jako podmiot nawet nie drugiej, a może i nawet nie trzeciej kategorii, jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie piątkiem na szachownicy i naszym zadaniem, naszą rolą jest w miarę możliwości uciekać spod walca historii i starać się nie pchać tam, gdzie potencjalnie następuje jakaś strefa zgniotu pomiędzy tymi mocarstwami. O tyle stabilizacja pewnych relacji między NATO a Rosją, czy między Rosją a NATO była z naszego punktu widzenia w oczywisty sposób korzystna, ponieważ oddalałaby od nas taką potencjalną strefę zgniotu. I o tyle właśnie korzystna byłaby również ta sytuacja stabilizacji, nazwijmy to, sytuacji na Ukrainie i tematów wokół ukraińskich. To tyle, dziękuję bardzo. No ja myślę, że to nie było sprzeczności między kolegami. Poza tym chciałem zauważyć, że najbardziej trwałym układem do tej pory był układ jałtański, który jest bardzo złą prasę ma. A dlaczego on tak długo wytrwał? Nie chodziło o zapisy na papierze, tylko była równowaga strachu między mocarstwami i Amerykanie grzecznie uznawali strefę Związku Radzieckiego, jak nawet na Węgrzech były i tak dalej. To jest ich ogródek i tak dalej, czyli równowaga.
I Rosja w tej chwili chyba stanęła wobec takiego wyzwania, że musi udowodnić Zachodowi, że musi traktować ją tak samo jak dawniej Związek Radziecki, znaczy musi być równowaga i to będzie gwarancja. Ad vocem to może nie, ale może w tym rundzie, o której mówimy, jeszcze będzie można coś powiedzieć, bo kolega Piasta już domagał się czwartej, trzeciej rundy, co w trawie piszczy, mimo świąt. Mam nadzieję, że koledzy mają ciekawe tematy i niektóre dowcipne, chyba że znów waga ciężka. Tym razem zacznie kolega Piskorski, na co zwrócił uwagę w mijającym tygodniu. Ja zwróciłem uwagę na to, o czym już mówić zacząłem, czyli na to, że od czasu do czasu, no, w szczególności w krajach, które mają taki ustrój polityczny i model jak my, przed świętami cały naród wyczekuje z niecierpliwością kolejnych słów naczelnika naszego państwa, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, i te słowa, tymi słowami dzieli się on nam z reguły w formie płatnej, choć gazety te otrzymują ogromne kwoty z reklam w Gazecie Polskiej, w innych tego rodzaju mediach. No niestety trudno, trzeba tą gazetę kupić, bo nie ma możliwości dostępu bezpłatnego w odróżnieniu od Myśli Polskiej, która ten dostęp bezpłatny czytelnikom swoich wszystkich materiałów oferuje, więc Polacy popędzili do kiosków po wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, a ja z tego wywiadu wysunąłem wniosek, o którym już wspomniałem, poza całym stekiem innych różnych opowieści o genialności polskiego wywiadu i polskich spec-służb, które wszystko wiedzą i dokładnie wiedzą, jakie mają być kolejne ruchy Putina i Kremla, to mamy jeszcze taką dość optymistyczną po raz pierwszy prognozę padającą z ust Jarosława Kaczyńskiego o tym właśnie murze na granicy polsko-ukraińskiej. Może to oznaczać dwie rzeczy: albo Jarosław Kaczyński wie, że na Ukrainie zapanują już do tego stopnia dzikie pola, że przestanie być ona nawet przy najszczerszych chęciach niektórych polityków partii rządzącej jakimś strategicznym partnerem, jak ją do tej pory określano, i trzeba będzie budować mur, żeby te dzikie pola nie przelewały się na nasze terytorium. Albo Ukraina, co bardziej prawdopodobne, została już spisana przez Jarosława Kaczyńskiego na straty i traktowana jest jako w najbliższej, nieodległej już nam perspektywie obszar wpływów złowrogiego Kremla, a to oznacza, że będziemy mieli za naszą wschodnią granicą porządek. Nie wiem, która z tych dwóch prognoz przez Kaczyńskiego jest brana na poważniej pod uwagę, no ale tak czy inaczej Jarosław Kaczyński swoim wywiadem przedświątecznym tchnął trochę optymizmu w tych, którzy uważali do tej pory, że wszystko stracone. No i miejmy nadzieję, że naczelnik państwa jest dobrze poinformowany, wie, o czym mówi, w tym wie, jak będzie wyglądała przyszłość obecnej formuły państwowości ukraińskiej. No właśnie, bo na razie nie ma ataków na ten wywiad, chociaż pewnie po świętach się zaczną. Głównie ruszy do opozycja do ataku, że jakiś, jak to mur na granicy z Ukrainą, naszym strategicznym sojusznikiem, może nawet wyciągną Jarosławowi Kaczyńskiemu, tak jak Donald Tusk, Anna Applebaum w tej książce, że jest jednak realizatorem polityki Moskwy. Jest to jasno tam powiedziane. A może też zacytują Romana Dmowskiego, którego naczelnik czytał za młodu, który napisał w roku 30. Lepiej mieć za sąsiada nawet państwo dobrze zorganizowane i silne niż międzynarodowy dom publiczny. No więc do wyboru, do koloru, proszę panów. A na co zwrócił uwagę kolega Śmiech w mijającym tygodniu? No ja myślałem, że jeszcze będziemy trochę rozmawiać o Putinie, ale to... Nie, kolego, już dosyć Putina. Spowodowało, ale nie, właśnie nie dosyć. Spowodowało, że muszę powiedzieć o dwóch sprawach. A mianowicie pierwsza to szybciutko artykuł we Wprost pana Jakuba Mielnika i jego język. Tytuł: Święta z wariatem, czyli co szykuje światu Rosja. Putin jak desperat, który walczy o przetrwanie. I następnie Putin oszalał. Oraz ostatnia sprawa: rosyjski prezydent zachowuje się jak narkotykowy dealer, który sam zaczyna ćpać to, co sam sprzedaje. Świetna analiza. Także wnikliwa. Świetna analiza. Pogratulować, no jak zwykle w mocarstwowej Polsce w ten sposób rozdaje się razy.
trzeciorzędnym uczestnikom układu międzynarodowego. Natomiast mnie rozbawił również artykuł Davida Ignatiusa, który się ukazał na łamach Washington Post oraz z kolei ministra obrony Ukrainy, który się też ukazał w New York Timesie. Tuż ten pierwszy autor amerykański mówi o tym, że w razie inwazji Rosji na Ukrainę Stany Zjednoczone zamierzają wesprzeć partyzantkę antyrosyjską na Ukrainie, a z kolei minister obrony, że w razie tejże inwazji to w ostateczności to będą otwierane arsenały z bronią i każdy będzie mógł sobie wziąć broń, żeby się samemu bronić. To wszystkiego najlepszego, bardzo głęboka myśl taktyczno-strategiczna tutaj ze strony ministra obrony. Natomiast co do wypowiedzi ze strony amerykańskiej, tego poparcia dla partyzantki, no to nie jest nic nowego, proszę Państwa, bo jeżeli chodzi o wywiad amerykański, początkowo jeszcze CIC, czyli wywiad wojskowy, a potem CIA, no to ta tradycja wsparcia najpierw partyzantki, a potem w ogóle sił postbanderowskich ma, liczy się w kilkadziesiąt lat, począwszy od roku 45 i rzeczywiście do początku lat 50. wspierana była faktycznie partyzantka banderowska, anty wtedy radziecka. Natomiast cały ruch postbanderowski, już bez Bandery, którego akurat Amerykanie nie lubili jako człowieka zbyt dzikiego i agresywnego, i wybrali Mykołę Webeda i jego towarzyszy jako tych, którzy są ich wyborem do konstruowania emigracji i ruchu politycznego na emigrację. Otóż ten ruch postbanderowski z twarzą Mykoły Webeda na czele został podtrzymany przez służby amerykańskie, głównie przez CIA, przez całą zimną wojnę i w gruncie rzeczy ten ruch również dzisiaj na samej Ukrainie zawdzięcza swoje przetrwanie działaniom wywiadu Stanów Zjednoczonych i pieniądzom, które z kieszeni podatnika amerykańskiego płynęły na utrzymanie. Wszystkie wydawnictwa, think tanki proukraińskie, które istniały w czasie zimnej wojny, to wszystko były operacje specjalne prowadzone przez CIA. I tak jak powiedziałem, na twarzą tego ze strony ukraińskiej był Mykoła Webed, niegdyś bliski współpracownik Stepana Bandery. Także nie dziwi to, że w tej chwili chcą popierać partyzantkę, bo jest to po prostu wchodzenie w swoje własne buty z przeszłości i po prostu myślę, że cały czas ten rodzaj gry ukraińskiej będzie przez Stany Zjednoczone i ich służby stosowany również w przyszłości. Dziękuję bardzo. Oczywiście pod warunkiem, że będzie inwazja, której ja nie nie wierzę. Chyba że między sobą zaczną się nawalać, co jest bardziej, proszę panów, prawdopodobne. Prezydent Poroszenko uciekł do Polski. Zagrożony jest aresztowaniem o sprzyjanie Rosji. Zełenski z kolei też jest oskarżany o sprzyjanie Rosji. Także spokojnie, może być wojna domowa. Ja chciałem tylko zauważyć, że już w stawce większej niż życie zauważono, że CIC się interesowało tym, co się na wschodzie dzieje. Przypomnę, Klos przesłuchiwany był przez oficera CIC, który zadał mu pytanie retoryczne. Podobno mieliście niezłą siatkę na wschodzie. Klos odpowiedział, niezłą. Także rzeczywiście historia się powtarza, ale mam nadzieję, że kolega z Poznania jakiś lżejszy temat wymyśli dzisiaj. Tak, mam zdecydowanie lżejszej kategorii temat, ale najpierw chcę się podzielić zaniepokojeniem z moimi widzami, ponieważ dzisiaj na antenie Mateusz Piskorski aż po trzykroć zgodził się z Jarosławem Kaczyńskim, co prawdopodobnie jest oznaką nadejścia czasów ostatecznych, także szanowni Państwo, bądźcie gotowi, bo nie znamy dnia ani godziny, ale to jest jeden z tych znaków. Następni są jeźdźcy apokalipsy. Dobra, ale mam też całkiem bieżący temat, bardzo niepokojący, mianowicie nasz ulubieniec Jacek Kurski rozchorował się. Historia jest ciekawa, wymaga dokładnego przedstawienia harmonogramu zdarzeń. Zaczęło się wszystko 12 grudnia bieżącego roku, kiedy pan Jacek się źle poczuł, zgłosił się do szpitala MSWiA. No i jak to w szpitalu, tam przebadali go i sobie poszedł dalej. 13 grudnia wziął udział w koncercie patriotycznym, rzecz jasna, na którym wygłosił nawet wiersz Herberta, wyrecytował go. Recytacji nie słyszałem, także nie wiem, czy była udana, czy nie specjalnie. 14 grudnia doszły wyniki testu pana Jacka. Okazało się, że pan Jacek jest niestety chory, jest pozytywny tutaj wynik testu na COVID-19. I co ciekawe, już 15 grudnia pan Jacek stał się ozdrowieńcem,
po to, aby 19 grudnia mógł wylecieć do Paryża na konkurs Eurowizji dla dzieci. No i szanowni Państwo, COVID to oczywiście jest jak najbardziej poważna choroba i nikomu nie życzę, żeby tą chorobę przechodził, ale jeśli już musicie Państwo przechodzić tą chorobę, to życzę Państwu, abyście przechodzili ją w przebiegu takim jak pan Jacek Kurski, bo to jest przebieg z wszech miar godny naśladowania. I to tyle, dziękuję najuprzejmie. Dziękuję, ale pan Jacek Kurski przygotował też jeszcze niespodziankę na święta. I to ja tutaj teraz powiem kolegom, co zwróciłem uwagę. Otóż no, program świąteczny z reguły, proszę panów, jest niezbyt atrakcyjny, bo kolędy zaczynają się gdzieś tak od 24, a kończą się na 26, wszystkie mniej więcej te same po dziesiątki razy słuchane, więc niektórzy mówią, w telewizji to nic nie będzie, na pewno będą Krzyżacy, Potop albo pan Wołodyjowski, tak jak co roku. No i rzeczywiście w tym roku był Potop i był Ogniem i Mieczem. Nie było Krzyżaków, ale pewnie na Wielkanoc. I co było hitem telewizji publicznej? Film o życiu Maryli Rodowicz. Oglądając ten film, myślałem tak, przywalą Polsce Ludowej czy nie? Nic nie przywalili. Było wszystko w porządku, koncerty, wyjazdy na Kubę, Fidel Castro w garderobie i tak dalej. No i o co tu chodzi? Otóż proszę panów, no to jest chyba jednak przemyślana strategia kierownictwa telewizji i rządu, a mianowicie z jednej strony walimy w PRL, że nie było takiego państwa, było komunistyczne i tak dalej, zbrodnicze, a z drugiej strony mrugamy do elektoratu sympatyzującego na przykład z epoką Edwarda Gierka. Przypomnę wypowiedzi jeszcze Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego. Powstaje film o Edwardzie Gierku, gdzie będzie przedstawiony jako jeden z największych antykomunistów, który chciał przy pomocy bomby neutronowej niepodległość odzyskać. No i nagle ta Maryla Rodowicz, która była symbolem lat 70. przecież Edwarda Gierka. I tutaj jest to uśmiech do elektoratu. Ale jak przed programem mnie poinformował kolega Piskorski, podobno nie wszyscy to zrozumieli. I część elektoratu PiSu jest oburzona, że co tu się propaguje, ale nie to, że PRL, tak, prawda, tylko że prowadzenie się pani Maryli Rodowicz niezgodne z zasadami chrześcijańskimi. Czy kolega to potwierdza? Chodzi o rozwiązłość obyczajową oczywiście. No, ale to kolega potwierdza mocno... te głosy. Naturalnie, tak. No, głosy polskiej prowincji są dość liczne w tej sprawie. Jak można, jak może telewizja konserwatywna rzekomo Jacka Kurskiego promować rozwiązły styl życia prywatnego Maryli Rodowicz? Ale ja zauważenie święte. Zwracam uwagę kolegów, że styl życia Jacka Kurskiego też nie jest przesadnie związany. No, właśnie coś w tym jest. Tak. Proszę kolegów, nawet bym stawiał, że bardziej bulwersujące z punktu widzenia niż Maryla Rodowicz, która nigdy się nie deklarowała jako no, wielka, nie wiem, no, katoliczka czy coś. No także no, to koledzy pozytywnie oceniają jednak działalność prezesa. Będziemy jeszcze mieli Sylwestra, proszę panów, Sylwestra marzeń, gdzie będzie wyciągnięty po raz kolejny Zenek Martyniuk. Więc na tym tle Maryla Rodowicz niewątpliwie jest lepszą kartą i być może Kurski gra tutaj na dwa fronty. Dziękuję za uczestnictwo i następny program, proszę panów, też mamy problem, bo to jest 1 i 2 stycznia, więc ale już będziemy podsumowywać rok i prognozować, co się stanie w roku przyszłym. Jakieś wyjście znajdziemy. To nie jest Boże Narodzenie, więc będziemy mogli może i w noc sylwestrową pogadać. A dzisiaj dziękuję za udział. Przemysław Piasta, Adam Śmiech, Mateusz Piskorski, Anna Glegard. Do zobaczenia za tydzień.